Szanowni Państwo, proszę wymawiać moje nazwisko sprawiedliwie. Nazywam się Kononowicz Krzysztof i będę startować oficjalnie. Ogłoszenie jest teraz na prezydenta Polski, Rzeczypospolitej Polskiej RP w roku 2020. To jest moje ogłoszenie, nie żartobliwe, nie śmieszne, ale sprawiedliwe. Dziękuję bardzo. Rzeczpospolitej powinno wychodzić z bardzo dobrego domu, chrześcijańskiego, kulturalnego. Prezydent nie powinno spożywać alkoholu, nie powinno palić papierosów, narkotyków nie nażywać, nic. Może być bez dyplomu, ale jak umie poprowadzić Polskę, to może być po niższej szkole. Jak ma w głowie, to on wszystko zrobi. On będzie dobrym gospodarzem. Ja mam dyplom. Ja jestem jeszcze po technikum mechanicznym. Ja mam dyplom. Jeżeli prezydent nie będzie uporządkowany, to nie będzie gospodarzem Polski. Bo to prezydent jest całym głową gospodarzem Polski. W czym się charakteruje? Dobrocią, społecznością, uczciwością, sprawiedliwością, religijnością, pobożnością. Znam problemy wszystkich was. Nie tylko starszych, ale i młodszych. A młodsze, tym bardziej wpadacie w problemy. Tym bardziej zażywacie narkotyki, tym bardziej pijecie. Chcę już w Polsce zmienić wszystko. Jak można powiedzieć, przewrócić świat do góry nogami. Żeby lepszy był. Mam taką strategię, że Polska będzie ładna i piękna. A dalsze zobaczycie same. Jak wy bierzecie mnie, oczywiście na prezydenta. Nie uchylę rąbka, nie uchylę żadnego rąbka, bo władze, teraz te partie, bo to partie są, będą kradli moje postulaty. Może Bóg dał to? Nie wiem. Daje mi takie natchnienie, taką siłą, moc. Ja sam nie wiem nawet, skąd to do mnie przychodzi. Ja sam się dziwię się nawet. Dlaczego ja poszłam w politykę? Tutaj jestem zameldowany u Krzyśka Kononowicza. Po prostu już mieszkam 4 lata. Jego prezentura to na pewno nie jest powołanie od Boga. Czy mu się coś przyśniło, czy co? Ja w to nie wierzę. On sobie nie wyobraża. On myśli, że on będzie startował. Będzie w Warszawie, w Białym Domu, będzie wszystko, on będzie w pałacu, będzie miał ochronę i powie, o to, takiego czegoś nie ma. Trzeba mieć trochę w głowie poukładane, żeby coś osiągnąć. Co on może zrobić? Jedna osoba, jak prezydent Duda, to po prostu on po całym świecie lata, załatwia różne sprawy, jakieś te różne rzeczy. No ty do samolotu nie wsiądziesz. Jak trzeba, to wsiądę. Nie no na karuzelę, ty uciekałeś. Nie martw się, co, człowieku. Ja i powiem tak. Tylko ruszyła kochani moi. I proszę zatrzymać. Nie, tak było, bo no tam w lęku, nie wiem czemu. On mu się wydaje, a on więcej by w kuchni siedział. W kuchni i żar. Co on najlepiej potrafi robić, on to powinien robić. Osoba jest znana. On no, kiedyś startował na tego prezydenta Białegostoku. Może tam napisał
pismo, że tu był plac zarośla, nie zarośla, jakieś te drzewa i drzewka rosły, powycinali i po prostu zrobili dla dzieci po prostu coś, żeby mogły dzieciaki sobie przyjść, pobawić się z rodzicami. O, to ja zrobiłem dla dzieci. To ja uczyniłem, to ja. Że napisałeś? A kto chodził bez przerwy po dyrekcjach, że zróbcie to, zróbcie to, nękać ich. Nękałem, bo po dziś dzień nie byłoby tu polbruku ułożonego. No zbuduj sobie nowy dom, a nie ten śmietnik, jak to się mówi. Przepraszam bardzo, jak będę prezydentem, to zbuduję. To zbuduję. Bo niektórzy ludzie starszy chwalą mnie. Dobrze, dziękuję im za to. A niektórzy twarz odwracają. Nawet dzień dobry nie powiedzą. Nawet dziękuję nie powiedzą. Dzień dobry, panie Meksykano. Szymon Meksykano, TV jest jeden, a Krzysztof ma kobiet? 7. Przedstawię się najpierw normalnie, Jarosław Andrzejewski się nazywam. Jesteśmy sąsiadami, tak, mieszkamy dosyć blisko siebie, na tej samej dzielnicy. Ja mam do niego jakieś 5 minut drogi, on również... Nie, on ma do mnie 10 minut drogi, bo wolniej chodzi. Jest grubszy. Sąsiedzi go znają bardziej z tej złej strony, bo dużo jest spisane, że on tam na przykład pomógł w jakimś tam układaniu jakiegoś chodniku czy wylaniu, bo on tam tych pism tysiące wysyła. Równie dobrze może nakrzywdzić sąsiadom, właśnie pisząc na nich donosy, bo na przykład coś tam się mu nie spodoba, że samochód źle zaparkował, albo coś innego, albo ktoś za wysoki płot postawił i takiego człowieka, nie wiem, nawet by góry przeniósł, postawił 10 placów zabaw, to i tak sąsiad nie będzie się do niego odzywał miło, bo będzie się bał, że Krzysztof po prostu któregoś dnia wypisze jakiś donos na niego i potem będzie kłopot i problem, no. Dlatego sąsiedzi go nie lubią. Jestem streamerem, youtuberem, działam na YouTubie po prostu jako Meksykano TV. Pojawiłem się w tym uniwersum w 2017 roku, nagrałem pierwszy materiał o nazwie Wjazd do Konona bodajże, na chatę Konona bodajże, tak. Jak go poznałem, był skromny, to na pewno. Na początku normalny, spokojny, taki trochę zaświrowany, wiadomo, bo Krzysztof ma coś tam nie do końca poukładane w głowie. On jest mądry, ja nie powiem, że jest głupcem, bo gdyby był głupcem, to by nie znał się na pisaniu donosów, czym jest po prostu słynny. Jest, no, wielu ludzi mogłoby się uczyć od niego pisania donosów. Przede mną też byli redaktorzy, tak zwany z ksywu niemiecki lub też jakiś inny, który prowadził Kononowicza na wybory te prezydenckie. Każdy, kto chce mu pomóc, to każdy kończy na posterunku policji. Ja mówię poważnie. Każdy kończy na posterunku policji, ponieważ Krzysztof ma taki charakter, a nie inny. Nie wiem, czy on jest wychowany na donosach, czy jak, ale po prostu jak coś nie idzie po jego myśli, tak jak on chce, to zazwyczaj kończy się to donosem i zakończeniem współpracy z danym redaktorem, z daną osobą. To ja rządzę chyba, nie? Tak. Bo co, to prezydentem jesteś? Bo to moja posiadłość, zgadza się? Tak. Bo zaraz niektóre osoby mogą opuścić, jak będą do mnie źle się zachowywać. Rozumiane? Rozumiane. Bez zabierania głosu proszę się nie odzywać. Gdyby nie kariera na YouTubie, myślę, że Krzysiek by gdzieś zniknął w tłumie. Prawdopodobnie jakoś by tam siedział cicho w domu u siebie razem z Majorem i jakoś by sobie tam ciułali, jak to się mówi, grosz do grosza, jeżdżąc do MOPS-u po obiad codziennie. No i nie wiem, czy zbierając może puszki. Na pewno nie miałby odwiedzi, nie miałby fanów, nie miałby widzów. I nie miałby parczek od widzów, od darczyńców, którzy go oglądają. Do niego przyszedłem, to ciężko, że nie miał ani pieniędzy, ani węgla, niczego. Potem to się w szybkim tempie zmieniło, dzięki właśnie nagrywaniu, filmikom, apelom jego. Także ja mu w pewnym sensie pomogłem. W zamian ja się na nim też wybiłem. Nie ukrywam tego. Trudno mi powiedzieć, czy wszyscy mają dobre intencje, bo czasami mi się wydaje, że niektórzy robią to dalbeki. Niektórzy robią to tylko i wyłącznie dla forsy, mają w nosie, czy on będzie miał węgiel, czy nie będzie miał węgla, czy będzie miał coś, czy nie. A inni po prostu robią to dla show ma istnieć, nie? Bo nie ukrywajmy, uniwersum zrobiło się jakimś takim show, no, show dla widzów, którzy nie lubią na przykład oglądać M jak miłość, nie? To włączają sobie właśnie perypetie Krzysztofa i Majora, no. Myślę, że on nie był przygotowany na ten cały show, który wokół niego teraz istnieje. On lubi być rozpoznawalny, lubi być w środku całego ulu,
Tylko że jego ten ul chyba przerasta. On chyba nie przygotował się aż na taki show, bo im większy show, tym większy hejt. A nie wiem, czy Krzysiek był przygotowany na tak duży hejt. Na początku to spływało, powiem, jak woda, aczkolwiek niekoniecznie, bo też zależy, jaki hejt. Jeżeli były hejty, które go obrażały, hejtem też można nazwać rzeczy typu wrzucanie karteczek, Kononowicz chuj albo Kononowicz kurwa, i taki kupa karteczek znajdowała się po jego stronie podwórka, to wręcz powiedziałbym, że się wkurwiał, i to totalnie się wkurwiał, nie? I ja wcale się mu nie dziwię. Wtedy był zły, natomiast hejty, które były pod filmikami, generalnie on nie wiedział o tym, bo on nie czytał komentarzy. A ja nie miałem czasu, żeby mu czytać, co piszą pod filmami, bo to zajmowałoby to kupę czasu. Tak naprawdę z takim hejtem to on dopiero miał do czynienia, jak zaczął chyba robić live, z takim hejtem typowym youtuberskim. No. Podam prosty przykład, ktoś wpłaca na wiadomość głosową, czyli donate 2 zł przykładowo, no i napisze, że kocham cię Krzysiu, nie? Wtedy taki donate jest przez komputer przetwarzany i czytany na głos przez translatora. Hejt jest taki, jak ktoś napisze Kononowicz, kurwa, nie? Też to wtedy komputer przeczyta na głos i wtedy to jest hejt właśnie. Majo wprowadził się jeszcze wcześniej, niż ja przyszedłem na szkolną nagrywać materiały. No, u Majora to się mogło dużo zmienić, bo Major był bezdomny. Natomiast coś się zmieniło u Krzyśka. No, miał jakiegoś kolegę do pogadania. No, nie był sam. No, nie ukrywajmy, brat jego zmarł. Zaraz w niedługim czasie zmarła jego mama. Na pewno samotność, zabił samotność. Tym, że przyprowadził Majora do siebie, do domu, to zabił tą samotność, bo tak by siedział sam jak palec w domu. On, jak przyszedł, trochę mnie pobił, puszczałem mnie na noc. Bo ja już bym ci wykończył się. Ja już myślałem, wiesz, co zrobić. Jedna rzecz, tylko tu nie powiem, dlatego że będzie karetka. Tak, wiesz, co chciałem zrobić. Z sobą. A gdzieś teraz mnie się leją, jak to mówię. Bo nie mogę przeżyć. Cześć, dzień bracie. Dobry. Cześć, bracie, kochany mój. Nie całuj mnie tak. Bo cię kocham z całego serca. Ja nie kobieta jestem, ja mężczyzna. Co, testowaliśmy różne rzeczy, kiełbasę czy parówki. On mnie przytulał i buziaka dawał w policzek, a to tak wyszło, że my jesteśmy, przepraszam bardzo, że tak powiem, że geje jesteśmy. A to nieprawda jest. Dlaczego tak młodzież i starsi ludzie robią, nie wiem. Nie wiem, sam się zastanawiam, sam to myślę, dlaczego tak to robią i mnie oczerniają i tak dalej. Ludzie specjalnie takie coś robią, żeby go zdenerwować, żeby nie dało co, żeby po prostu zrobić jemu po prostu na złość. Dlaczego wy tak robicie? Dlaczego wy tak oczerniacie mnie? Co ja dla was zrobiłem? Szanowne państwo, kochani moi. Ja z tobą to odbierałem. Odebrał i to widział oficjalnie, co znajdowało się w paczce zapakowane w miseczce gówno, rozrobione. Chłopskie czy dziecięce gówno. Na rzadko było rozrobione. Serce boli. Serce krwawi. Serce krwawi, że wy tak podosianie się zachowujecie. Że tak męczycie, że tak zgrywacie się ze mnie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego wy to robicie? Dlaczego wy mnie nękacie? Dlaczego by mnie spokoju nie dacie dożyć tej śmierci? On już mi powiedział któregoś dnia, że on już ma dość tych odwiedzin, ma dość tych widzów spożywania alkoholu u niego na podwórku. Bo wiadomo, zabawa trwa do czasu, no ale jeżeli to jest nagminne i zbyt często się powtarza, czyli najeżdżanie przez widzów, przychodzenie, zadawanie głupich pytań, nagrywanie spod stołu na przykład, nie? Co będzie z Krzysztofem? Mi się wydaje, że wcześniej czy później, bo nie ma takiej bliskiej rodziny, która mogłaby się nim zaopiekować, obecne osoby, które wokół niego się kręcą, no nie są w stanie mu zapewnić opieki całodobowej. No, na daną chwilę jeszcze nie potrzebuje, ale patrząc w przyszłość, na pewno będzie potrzebował. Kiedyś uniwersum się skończy, to wszyscy wiemy.
I Krzysztof prawdopodobnie wyląduje z czasem, może nie w choroszczy, nie na leczeniu się psychiatrycznym, ale w jakiejś opieki, w opiece dla domu startów, no prawdopodobnie. Kobieta nie przyszła. Powiem tak, są ludzie i ludziska. Mogą się znęcać, nie mogą wszystko, ale ja jestem jak ten Król Chrystus, wezmę was wszystkich na ramienie i będę dla was pomagać. Nie będę patrzeć, czy będziecie się znęcać, czy nie będziecie się znęcać, ale wezmę ten krzyż i będę dźwigać.